Używanie końcówki ing w języku angielskim. Co ona oznacza? Z metody six-pack pamiętamy, że jeżeli mamy czasownik i zaimek, na przykład I cook. Jeżeli chcę utworzyć zdanie, które mówi, że ja w tym momencie daną czynność robię, dodaję dwa kółeczka. To drugie kółeczko dodawane do czasownika ma, to jest końcówka ing. Pierwsze to jest czasownik być w odpowiedniej formie do zaimka. Czyli jest I am, you are. Czyli I am cooking. Rola tego inga w tym zdaniu jest spełniona tylko wtedy, jeżeli istnieje drugie kółeczko. I jeżeli chodzi o używanie zwrotu ja gotuję codziennie, I cook every day, i zamiana tego zwrotu na ja gotuję w tym momencie, ja muszę dodać dwa kółeczka. Nie istnieje sam ing. Istnieją zawsze dwa kółeczka. To, mam nadzieję, dla nas jest jasne. Ale końcówka ing w języku angielskim występuje jeszcze w innym miejscu, w innej formie. I uwaga! Wydaje się, że nam się to będzie mieszać, to kiedy to ing znaczy to, a kiedy tamto. No, jeżeli mamy obok kółeczko przed czasownikiem, to będzie prosto, żeby to rozpoznać. Więc się łatwo rozpoznaje. Ale co oznacza ten ing w innej formie, używany w innym momencie? I uwaga, to jest niezwykle proste i to jest właśnie to, dlaczego język angielski jest genialny, bo jest prosty, a jednocześnie daje niezwykłą ilość możliwości. Otóż, jeżeli ja do, uwaga, czasownika dodaję końcówkę ing i używam tego słowa odrębnie, to wtedy ten czasownik z końcówką ing zmienia się na rzeczownik. Na przykład gotować to jest cook, a cooking to jest kto co? Gotowanie. Play to jest grać. Playing to jest granie. I teraz proszę Państwa, do jakiekolwiek praktycznie czasownika Państwo dodacie końcówkę ing, no prawie, a będą wyjątki, to powstanie rzeczownik. No i teraz na przykład to see to jest widzieć, to seeing to jest widzenie. Tak? To hear to jest słyszeć, hearing to będzie słyszenie, tak? I teraz tych czasowników jest ogromna ilość, tyle ile ich jest. I teraz jak dodamy te czasowniki, jak dodamy końcówkę ing, powstaje tak zwany rzeczownik odczasownikowy. Chociaż jak to brzmi, to brzmi. Pamiętajmy, że to jest rzeczownik. No i teraz, co to znaczy, jeżeli ja powiem tak? I love, kocham, playing football. Granie w piłkę. I love cooking, kocham gotowanie. Nie pomyli mi się to z żadnymi kółeczkami, bo nie ma pierwszego kółeczka. W związku z tym wiadomo, że to nie jest ten czas, który nazywamy ciągłym. Ten, który się ciągnie z six-packu. To jest po prostu słowo cooking, playing. I na przykład, co to będzie running? To będzie bieganie. Kto co? Bieganie. I to jest tak proste, jak Państwu teraz powiedziałem. I teraz uwaga. Tutaj chciałoby się dodać coś jeszcze, rozbudować, ale nie ma jak. I to powiedziałem dla osób początkujących. I na tym powinniście Państwo zakończyć. Natomiast ciekawostka dla osób, które znają ten język już lepiej. Po to, żeby się nam nie pomieszało, osoby początkujące niech sobie to troszeczkę odsuną. Otóż są dwie rzeczy. Czasami są takie zestawienia słów, że, i to jest forma tylko po angielsku, ona pokazuje, jak ten język jest rozbudowany, jak on daje możliwości. Te dwa słowa z ingami można ustawić praktycznie koło siebie. Na przykład seeing is believing. I po polsku jest to trudno przetłumaczyć, bo co? Patrzenie jest wierzeniem, ale my rozumiemy sens tego. Jeżeli zobaczysz, to wtedy wierzysz, tak? Ale mówi się to seeing is believing, albo loving is giving, czyli kochanie jest dawaniem. I to jest jedna ciekawostka.
A druga ciekawostka jest następująca. Otóż istnieją zwroty takie, po których musi w praktyce pojawić się właśnie czasownik z końcówką ing. I podam parę przykładów, a w materiale bezpłatnym będziecie Państwo mieli ich więcej. Argue about buying a new car. Dyskutować, kłócić się na temat kupowania, zakupu nowego samochodu. I tam musi być buying. Ask for singing. Poprosić o śpiewanie. Albo believe in learning. Wierzyć w co? W uczenie się. Concentrate on. Koncentrować się on. Progressing. Posuwaniu się do przodu. Rozwijaniu się. Hope for eating. Mieć nadzieję na jedzenie. Learn about speaking English. Więcej materiału pod adresem, który Państwo widzicie na ekranie. Uwaga, link jest także w opisie. A póki co, proszę Państwa, learning is trying, czyli uczenie jest niczym innym jak próbowanie. No to zapraszam. Let's try. Zapraszam do subskrypcji kanału i wszystkiego najlepszego. Good luck. Krzysztof Sarnecki, Quest for English.